Rekordzista pod względem występów na mundialu w Polsce. Wybrany najlepszym młodym zawodnikiem mundialu w 1974 roku. Jego kariera to 13 lat i ponad 90 występów w seniorskiej drużynie reprezentacji Polski. Srebrny medalista Mistrzostw Świata w latach 1974 i 1982 oraz Igrzysk Olimpijskich w 1976 roku. Uznawany za najlepszego obrońcę w historii reprezentacji Polski. Kibice żartowali, że Władysław Żmuda swoimi wślizgami mógłby bosymi stopami gwoździe w deski wbijać. Dlaczego jego kariera jest uznawana za tyle świetną, ile niespełnioną? Co było powodem jego nierównej formy przez ostatnie lata występowania na boisku? Z tej strony Mikołaj, słuchasz podcastu Równo z Trawą. Historie z boiska, życiorysy piłkarzy, kulisy wielkich sukcesów. Byłbym wdzięczny za pozostawienie łapki w górę oraz subskrypcji kanału, jeżeli nie chcesz przegapić następnych materiałów. Bardzo dziękuję Ci za wsparcie. Władysław Żmuda przyszedł na świat 6 czerwca 1954 roku w Lublinie. Pierwsze kroki w futbolowym świecie stawiał w Motorze Lublin. Trafił tam przez występy w szkolnej reprezentacji, gdzie został zauważony przez skauta i zawodnika Motoru, Stanisława Świerka. Do seniorskiego zespołu dołączył w 1970 roku, notując 18 występów. Później reprezentował barwy Gwardii Warszawa, zadebiutował w Ekstraklasie, a także dotarł do finału Pucharu Polski. W tym czasie otrzymał powołanie do młodzieżowej reprezentacji Polski U18, z którą zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy. Po dobrych występach w młodzieżowej kadrze drzwi do seniorskiej reprezentacji stały dla niego otworem. Kazimierz Górski powołał go do drużyny biało-czerwonych w 1973 roku. Byłem wtedy członkiem kadry młodzieżowej do lat 23. Zremisowaliśmy z Anglikami 0-0. Górski zapytał wówczas Strejlała, kto się wyróżnił, bo potrzebował pomocnika oraz obrońcy. Wybór padł na mnie i Andrzeja Drozdowskiego z ŁKS-u. No i z pierwszą reprezentacją wybraliśmy się z Londynu do Dublina na towarzyskie spotkanie z Irlandią. To był mój debiut, a grali wszyscy najlepsi z Dejną i innymi. Tylko Tomaszewskiego zmienił w bramce Kalinowski. Wspomina Żmuda. 19-latek od samego początku wyróżniał się przede wszystkim warunkami fizycznymi, a także umiejętnością dobrego czytania gry i wyprzedzenia napastników. Zaskrabił sobie tym zaufanie selekcjonera, który zaczął na niego stawiać. Rozbito tym samym żelazny duet obrońców Gorgoń-Bulzacki. Żmuda zajął miejsce tego drugiego i na mundialu w 1974 roku 20-letni stoper zrobił furorę. Zagrał we wszystkich spotkaniach i otrzymał nagrodę dla najlepszego młodego zawodnika turnieju. Żmuda potrafił uprzykrzyć życie praktycznie każdemu napastnikowi przeciwnika, ale sam przyznawał, że obawiał się mniejszych, sprytniejszych i bardziej ruchliwych rywali, takich jak na przykład Gerd Müller, którego krył w pamiętnym meczu na wodzie. To jedyny z moich podopiecznych, który nam strzelił bramkę. Dziwne, bo śmiem twierdzić, że szło mi z nim bardzo dobrze. Doskonale pamiętam sytuację, z której padł gol. W granicę 30 metrów wychodził z piłką Hennes. Miałem atakować pomocników w takiej odległości od bramki, a Müllera przejmował wtedy Gorgoń. Hennes podał do Holzenbeina, tego zaatakował Szymanowski. Zanim piłka poszła do Müllera, wyszliśmy do przodu. Czy był spalony? Moim zdaniem minimalnie, ale był. Relacjonował po latach. Po niewątpliwym sukcesie na Mistrzostwach Świata w RFN, transfer do innego klubu wydawał się przesądzony. Żmuda przeszedł do Śląska Wrocław, gdzie do teraz jest legendą klubu. Rozegrał 97 spotkań ligowych, zdobył mistrzostwo, wicemistrzostwo, Puchar Polski oraz dotarł do ćwierćfinału Pucharu Zdobywców Pucharów. Sporo zawodników zaczęło jednak z klubu uciekać, pojawiły się konflikty, a i ja miałem perspektywę przejścia gdzie indziej. Wybrałem Śląsk, do czego zachęcił mnie imiennik, trener Władysław Żmuda. Mogłem podjąć studia na wrocławskiej AWF, poza tym miasto wydawało się fajne do życia, młodzieżowe, co pomogło podjąć decyzję. Komitet wojewódzki wskazał mi nawet przydział mieszkania na placu Grunwaldzkim jeszcze w budowie. No i po jakimś czasie zamieszkałem na 4. piętrze, a Tadziu Pawłowski na 5. Znów byliśmy sąsiadami jak w Wałbrzychu, wspomina.
powoli zbliżał się szczyt formy czołowego polskiego stopera. A czas na to był idealny, nadchodził wielkimi krokami Mundial w Argentynie. Po rezygnacji Kazimierza Górskiego ze stanowiska selekcjonera, stery reprezentacji przejął Jacek Gmoch, jego wieloletni współpracownik. Wielu miało nadzieję, że nowy trener zespołu powtórzy sukcesy, jakie święcił Kazimierz Górski. Niestety tak się nie stało. W drugiej rundzie Mistrzostw Świata Polska odpadła ze zmagań, przegrywając z Argentyną 0-2, z Brazylią 1-3, wygrywając jedynie z Peru 1-0. Po mistrzostwach w 1979 roku Żmuda opuścił Śląsk Wrocław i przez niemal pół roku został wolnym zawodnikiem. Na początku lat 80. dołączył do drużyny Widzewa Łódź. I wtedy kariera Żmudy eksplodowała. W barwach zespołu z Łodzi zdobył dwukrotnie Mistrzostwo Polski, raz Wicemistrzostwo Polski zaraz po transferze w sezonie 79-80 oraz wygrał grupę drugą Pucharu Intertoto. Ja ze Śląska odchodzić nie chciałem, ale tak się porobiło, że musiałem. Kontrakty można było wówczas podpisywać albo na rok, albo na 3 lata. Ja byłem po operacji pachwiny, wolałem tę pierwszą opcję, klub drugą. Nie mogliśmy znaleźć wspólnego języka, więc skorzystałem z propozycji prezesa Sobolewskiego. W związku z powyższym Śląsk wręczył mi bilet do wojska i miałem się stawić w jednostce w Gubinie, więc napisałem odwołanie do ministra obrony narodowej, generała Jaruzelskiego. List został mu doręczony i generał stwierdził, że jeśli nie potrafili zatrzymać mnie w klubie wojskowym, to nie muszę iść do armii. W Widzewie na środku obrony Żmuda stworzył zgrany duet z Andrzejem Gręboszem. Obaj świetnie się uzupełniali, grali bardzo pewnie i bardzo dobrze w powietrzu. Grębosz nigdy nie ukrywał, że spośród wszystkich stoperów najlepiej grało się mu właśnie ze Żmudą. On imponował spokojem, dobrze zarządzał linią obrony i nigdy nie doprowadzał do niepotrzebnej paniki. Mając w zespole takie nazwiska jak Boniek, Smolarek, Młynarczyk, Tłokiński czy właśnie Żmuda, Widzew był głodny sukcesów w Europie. W pucharze UEFA Łodzianie rozpracowali m.in. Juventus czy Manchester United. Polegli jedynie w starciu z Ipswich Town aż 5-0, w rewanżu wygrywając z nimi zaledwie 1-0. Później okazało się, że angielska drużyna triumfowała w rozgrywkach, co nieco osłodziło smak porażki. W reprezentacji Polski dumnie pełnił funkcję kapitana. I to właśnie jako kapitan poczuł się w obowiązku stanięcia w obronie Józefa Młynarczyka, kiedy polską piłką wstrząsnęła słynna afera na Okęciu. Dzień po powrocie Łodzian z Ipswich, kadra, której bardzo ważną częścią byli gracze Widzewa, zbierała się na warszawskim hotelu Vera. Nazajutrz mieli wyjechać na krótkie zgrupowanie do Włoch, gdzie zaplanowany był sparing, a następnie czekał ich lot na Maltę i pierwszy mecz eliminacji do Mistrzostw Świata. Młynarczyk razem ze Smolarkiem wybrali się do znanego w stolicy lokalu. O ile Włodzimierz wrócił do hotelu około 1 w nocy, to bramkarz dotarł do niego dopiero rano. Zrobiło się niemałe zamieszanie, a kiedy piłkarze zajmowali miejsca w autokarze, asystent Kuleszy Bernard Blaut oznajmił, że Młynarczyk nie jedzie. Z pomocą przyszedł mu wtedy Stanisław Terlecki, który zaoferował, że zawiezie go na lotnisko swoim samochodem. Tam Młynarczyk zwrócił na siebie uwagę dziennikarzy, a kiedy Kulesza zobaczył, w jakim jest stanie, nie mógł przejść obok tego obojętnie i chciał go zostawić w kraju. Wtedy wstawili się za nim koledzy z zespołu z Bońkiem i Żmudą na czele. Kulesza uległ piłkarzom i wszyscy polecieli do Rzymu. Być może wszystko rozeszłoby się po kościach, ale piłkarze w tym czasie nie byli wówczas w najlepszych stosunkach z prasą i sprawa rozeszła się błyskawicznie po mediach. Do Rzymu specjalnie udał się nawet ówczesny prezes PZPN-u, generał Marian Ryba, żeby ratować wizerunek związku i przywieźć do kraju zbuntowanych piłkarzy. Cała afera wstrząsnęła strukturami Polskiego Związku Piłki Nożnej i była jak lawina. Zdecydowano o zawieszeniu czwórki piłkarzy, którą Przegląd Sportowy nazwał dumnie Bandą Czworga. Byli to Józef Młynarczyk, Stanisław Terlecki, Zbigniew Boniek i Władysław Żmuda. Rykoszetem dostał także Włodzimierz Smolarek. 20 grudnia zapadły w sprawie wyroki. Boniek i Terlecki zostali ukarani roczną dyskwalifikacją zarówno w klubie, jak i reprezentacji. Żmuda został zawieszony na 8 miesięcy, Smolarek na 2, Młynarczyk również na 8 miesięcy, a ponadto przez 2 lata miał zostać niepowoływany do kadry.
Dwa dni później Ryszard Kulesza dostał od związku informację, że został zwolniony z pracy selekcjonera. Po nowym roku zastąpił go Antoni Piechniczek. Działacze wybrali nas dla przykładu, żeby pokazać, że nie zawahają się ukarać piłkarzy ważnych dla drużyny. Na zarządzie PZPN-u był nawet pomysł, żeby nasza czwórka dożywotnio nie była już powoływana do reprezentacji. Byłem zły, bo zrobili z nas przestępców. Zebrali paszporty, przewieźli na lotnisko, a potem zrobili pokazówkę, były jakieś kuriozalne przesłuchania. Takie czasy. Piłka nożna była elementem polityki. Miałem żal do reszty drużyny. Kiedy nas dyskwalifikowali, nikt się za nami nie wstawił. Wiadomo, kogoś trzeba było poświęcić. Wspominał Żmuda na łamach książki Pawła Czado i Beaty Żurek, Piechniczek. Tego nie wie nikt. To właśnie Antoni Piechniczek na nim oparł formację defensywną podczas układania drużyny na Mistrzostwa Świata w 1982 roku, które odbywały się w Hiszpanii. Żmuda rozegrał wszystkie 7 spotkań i był tym, który wymiernie przyczynił się do zdobycia 3. miejsca. To był wtedy najlepszy obrońca na świecie. Człowiek, przed którym ostrzegano wszystkich napastników. Władek wyglądał na ociężałego, ślamazarnego dryblasa, ale w praktyce był wtedy nie do przejścia. Sam przekonałem się o tym wielokrotnie, bo każda próba kiwki na treningu kończyła się moim upadkiem i śmiechem kolegów. Władek miał bowiem nogi jak z żelaza. Wspomina swojego klubowego kolegę Stanisław Terlecki. Na mundialu w starciu o 3. miejsce naszym przeciwnikiem byli rozbici psychicznie po półfinałowym boju z RFN Francuzi. Zagrali bez kilku podstawowych zawodników. Z kolei w wyjściowym składzie Polaków po raz pierwszy w tym turnieju zameldował się Andrzej Szarmach. I dowiódł, że nie zapomniał, jak się strzela, zdobywając 1 z 3 bramek. Polacy wygrali to spotkanie 3-2 i drugi raz w ciągu 8 lat znaleźli się w trójce najlepszych ekip świata. Do nieprzyjemnego incydentu doszło podczas dekoracji. Prezydent FIFA, João Havelange, który miał dekorować naszych zawodników, przekazał tacę z medalami kapitanowi zespołu. Pojawiały się głosy, że w ten sposób chciał zbojkotować komunistyczne władze, ale przecież wcześniej odwiedził Polskę i upewnił się, że wystartujemy na mundialu. O żadnym bojkocie więc nie mogło być mowy. Powód przekazania tacy był inny, bardzo trywialny. Razem z nim Polakom medale miał wręczać prezes PZPN-u Włodzimierz Reczek. Niestety działacz odparzył sobie stopy i ból był na tyle silny, że na meczu pojawił się w klapkach. Nie mógł tak pokazać się podczas dekoracji, więc medale przekazano kapitanowi zespołu, Władysławowi Żmudzie. Czułem się dziwnie. Za wręczanie medali na Mistrzostwach Świata nigdy dotąd nie był odpowiedzialny kapitan. Potem słyszałem, że niektórzy w Polsce byli oburzeni, że przejąłem tacę z medalami. Ale co miałem zrobić? Położyć ją na trawie? Tłumaczył piłkarz. Polskim piłkarzom zrobiło się z tego powodu bardzo przykro, że nie zostali docenieni we właściwy sposób. Tym bardziej, że innym drużynom medale wręczano normalnie. Po zdobyciu 3. miejsca w Hiszpanii Żmuda zdecydował się na transfer do Włoch, ówcześnie najsilniejszej ligi świata, a konkretnie do Hellasu Verona. Przed udanymi występami na Półwyspie Apenińskim Żmudę powstrzymały problemy zdrowotne. Prawe kolano nie wytrzymało intensywnych treningów. Potrzebna była operacja, jednak sam Władysław był bardzo pozytywnie nastawiony. Miał w pamięci bowiem operację lewego kolana kilka lat wcześniej, bo w wieku 19 lat. Wtedy do pełnej sprawności powrócił w niespełna 3 miesiące. Jednak teraz powrót okazał się bardziej skomplikowany. Debiut w Serie A zaliczył jeszcze w 1982 roku. W grudniu w meczu z Torino, łapiąc końcowe minuty spotkania. Hellas zajął 4. lokatę, ale sam Żmuda nie przyczynił się do tego rezultatu. Licznik jego minut na włoskich murawach w sezonie zatrzymał się na 19. Po kontuzji nie był w stanie wrócić do swojego wysokiego poziomu, a włoski klub coraz więcej znaczył w kraju i w Europie. Naturalnie nie mogli sobie pozwolić na zatrzymanie zawodnika, który grał tak mało przez ostatnie 2 lata. Żmuda wykupił swoją kartę zawodniczą i przygotowywał się do podróży w kosmos. Wiedział, że potrzebuje minut w klubie, by spełnić kolejny cel i pojechać z kadrą na mundial w Meksyku. Pojawiła się propozycja występowania za wielką wodą. W klubie New York Cosmos, gdzie grał dobry kolega Żmudy, Stanisław Terlecki. I to on pomógł mu w dopełnieniu formalności i od 1984 roku kapitan reprezentacji został zawodnikiem nowojorskiego zespołu. Zagrał tam w ledwie 4 spotkaniach, więc nie może uznać tej przygody za udaną.
Jeszcze w tym samym roku wrócił na stare śmieci do Włoch. Tym razem do Cremonese, gdzie wreszcie zaczął grać dużo więcej spotkań i powoli budował formę przed wyjazdem na Mundial. Gdy był już pewien tego, że pojedzie, liczył, że odegra znaczącą rolę w drużynie. Tak się jednak nie stało. Żmuda cały turniej oglądał z trybun. Dopiero w spotkaniu z Brazylią usiadł na ławce rezerwowych. 16 czerwca 1986 roku wreszcie pojawił się na boisku, zmieniając w 84 minucie Jana Urbana. Zaliczył w ten sposób swój 21 mecz w finałach Mundiali i wyrównał tym samym rekord Uwe Sellera. Czuł jednak spory niedosyt. Więcej w reprezentacji już nie zagrał. Ostatni swój mecz w Cremonese rozegrał 31 maja 1987 roku. Po zakończeniu kariery Żmuda poświęcił się pracy szkoleniowej. Jeszcze podczas gry w Śląsku ukończył wrocławską AWF, a podczas pobytu we Włoszech tamtejszą szkołę trenerów. Przez krótki czas prowadził turecki klub Altay SK z Izmiru, z którym jednak spadł z ligi. Zdobyte doświadczenie na 4 mundialach i nie tylko starał się przekazywać najczęściej najmłodszym adeptom futbolu. Prowadził szkółki piłkarskie we Włoszech, a po powrocie do Polski w 1990 roku także w naszym kraju. Współpracował m.in. z Pawłem Janasem i Edwardem Lorencem przy kadrach młodzieżowych. Był także asystentem Jerzego Engela. Przez pewien czas sprawował funkcję przewodniczącego klubu wybitnego reprezentanta. Z powodzeniem radził sobie również w biznesie. W 2019 roku został wybrany do reprezentacji stulecia PZPN, gdzie jego partnerem na środku defensywy został Jerzy Gorgoń. Władysław Żmuda swoją karierę może zaliczyć do naprawdę udanych. Szkoda, że na późniejszym etapie jego kariery cieniem położyła się źle leczona kontuzja. Przygodę z piłką kończył przecież w wieku 33 lat, więc tak naprawdę zostało mu jeszcze parę lat grania na wysokim poziomie. A może rekord jego występów na mundialach byłby wtedy jeszcze bardziej wyśrubowany? Chociaż i tak miną długie lata, zanim którykolwiek z polskich piłkarzy choćby się do niego zbliży.